Siema, bakteria, Piknik TV. W miniony weekend odbyły się ostatnie kolejki sezonu rozgrywek Ekstraklasy oraz pierwszej i drugiej ligi. Poznaliśmy już mistrzów i spadkowiczów oraz drużyny, które zagrają w barażach o grę w dwóch najwyższych poziomach rozgrywkowych. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam na kibolskie relacje z ostatniej kolejki sezonu. A już dzisiaj, czyli w środę, odbędą się mecze półfinałowe w barażach o pierwszą ligę, a w czwartek o Ekstraklasę. Zwycięzców turnieju poznamy w sobotę oraz niedzielę. W weekend odbędzie się również finał Ligi Mistrzów. Właśnie z okazji nadchodzącego finału pomiędzy Królewskimi a Borussią wspólnie z STS przygotowaliśmy limitowaną akcję specjalną dla widzów kanału. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod PIKNIK możecie otrzymać aż 300 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie drużyny, która w meczu finałowym zdobędzie bramkę. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków i jeśli zakład na drużynę, która strzeli gola, wejdzie, a kupon okaże się wygrany, możecie zgarnąć dodatkowe 300 oprócz wygranej z kuponu. Ja obstawiam bramkę dla Królewskich oraz że w Kaliszu padnie remis. Stawiam 100, a do wygrania mam 300. Drugie tyle mogę zgarnąć, jeśli Królewcy zdobędą bramkę. Warto wspomnieć, że akcja łączy się ze standardową ofertą powitalną, czyli bonus na start oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana albo zwrot hajsu. Link do szczegółów i rejestracji znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie o kodzie PIKNIK i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich, a my zaczynamy rozkład jazdy. Zaczniemy sobie od omówienia baraży. W turnieju biorą udział drużyny, które po 34 kolejkach zajęły miejsca od 3 do 6. Pary tworzą drużyny z miejsca 3 i 6 oraz 4 i 5. Gospodarzem jest ekipa, która zajęła wyższe miejsce. Pierwszy mecz odbędzie się o godzinie 16 w Kaliszu, gdzie miejscowy KKS podejmie u siebie Polonię Bytom. Cebulorze mogą żałować, że nie awansowali bezpośrednio do pierwszej ligi. Z miejsca dającego bezpośredni awans wypadli na 4 kolejki przed końcem sezonu, ale trzecia lokata gwarantuje im, że ewentualny finał rozegrają w Kaliszu. Polonia Bytom, która niemal przez pół sezonu znajdowała się w strefie spadkowej, wygrała ostatnie 4 mecze, zajmując ostatecznie 6 miejsce. W bezpośrednich pojedynkach tych drużyn w tym sezonie 2 razy padł remis. Goście mocno mobilizują się na wyjazd do województwa wielkopolskiego. Będą podróżować transportem kołowym, a wszystkie autokary są już zapełnione. Tego samego dnia, kwadrans przed godziną 19, rozpocznie się drugi półfinał baraży o pierwszą ligę. W Stalowej Woli Stalówka podejmie Chojniczankę. Jest to mecz sąsiadów z tabeli zajmujących odpowiednio 3. i 4. miejsce, ale z taką samą liczbą punktów. Co ciekawe, oba zespoły na początku sezonu okupowały strefę spadkową, a w bezpośrednich pojedynkach był remis i wygrana Stalówki aż 5-2. Chojniczankę czeka daleki wyjazd na Podkarpacie, a gospodarze poinformowali, że na ten mecz sprzedał się komplet biletów. Następnego dnia w czwartek czekają nas półfinały rozgrywek barażowych, których nagrodą będzie awans do Ekstraklasy. O 17.30 w derbach Lubelszczyzny Motor podejmie u siebie Górnika Złęcznej. Obie ekipy przez większość sezonu znajdowały się w top 6, a teraz powalczą o finał barażu. Na trybunach z pewnością będzie komplet, a biletów zapewne zabraknie dla wszystkich chętnych, zarówno gospodarzy, jak i gości. Na ten moment sprzedało się 13 tysięcy biletów. W tym sezonie w bezpośrednich pojedynkach wygrywał Górnik oraz padł remis, a na trybunach panowała świetna atmosfera. Jako ciekawostkę dodam, że Motor nie wygrał ligowego meczu z Górnikiem od sezonu 1988-89. Jest to też drugi turniej barażowy z rzędu dla gospodarzy, bo rok wcześniej motorowcy wyszli zwycięsko z baraży o pierwszą ligę. O 20.30 w Gdyni rozpocznie się drugi półfinał, w którym udział bierze Arka i Odra. Arkowcy od 14 kolejki niezmiennie zajmowali 2 pierwsze miejsca w tabeli, by ostatecznie na finiszu przegrać 2 mecze, pozbywając się bezpośredniego awansu i lądując na 3. miejscu. Aby wykorzystać słabszy moment Arkowców, do Gdyni wybiera się ekipa Odry Opole, która mimo to, że przez blisko 10 kolejek była liderem pierwszej ligi, do baraży awansowała na wślizgu w ostatniej kolejce. Goście na wyjazd nad morze udają się autokarami. W trakcie sezonu wygrywała Odra oraz padł remis. Dodam też, że żółto-niebiescy grali już w barażach o Ekstraklasę w 2001 i 2022 roku, lecz w obu przypadkach nie dochodzili nawet do finału. Finały obu turniejów odbędą się już w weekend. Baraż o pierwszą ligę zakończy się w sobotę, a o tym, kto dołączy do Ekstraklasy, dowiemy się w niedzielę. Napiszcie w komentarzu, kto według Was awansuje. Z racji, że jesteśmy już na finiszu sezonu, na dokładkę proponujemy Wam 2 finały europejskich pucharów. W dniu półfinału w baraży o pierwszą ligę o godzinie 21 odbędzie się finał Ligi Konferencji, gdzie w Atenach Olympiakos zmierzy się z Fiorentiną. Na trybunach OPAP Areny stadionu AEK-u możemy spodziewać się, że fantastyczną atmosferę
Bukarest tworzą kibice 47-krotnego mistrza Grecji z Pireusu, dla których to pierwszy finał europejskich rozgrywek w historii. Stadion w Pireusie znajduje się zaledwie 9 km od Aten, więc Olympiakos może poczuć się jak w domu. Obstawiam, że tego dnia na ulicach stolicy Grecji powinno być gorąco. Pierwszego dnia czerwca na angielskim Wembley czeka nas finał Ligi Mistrzów, w którym Borussia Dortmund zmierzy się z Realem Madryt. Na boisku faworytem będą królewscy, którzy są rekordzistą triumfów w tych rozgrywkach z 14 tytułami. Oba kluby otrzymały po 25 tysięcy wejściówek do wewnętrznej dystrybucji. Reszta została przydzielona sponsorom oraz trafiła do otwartej sprzedaży. Zainteresowanie wśród kibiców Borussii jest kosmiczne, o czym może świadczyć to, że do klubu z Dortmundu wpłynęło aż 400 tysięcy wniosków o bilety. Ta liczba może wydawać się niewyobrażalna, ale BVB może pochwalić się najwyższą średnią frekwencją w Europie. Średnio na trybunach w Dortmundzie pojawia się ponad 81 tysięcy widzów. Na świecie większą frekwencją może pochwalić się jedynie River Plate z Argentyny. Dajcie znać, jakie są wasze typy na finał. Po barażach przyjdzie czas na podsumowanie, dlatego napiszcie, co najbardziej utkwiło wam w pamięci w sezonie 2023-2024. Dajcie też znać w komentarzach, jakie odcinki chcielibyście zobaczyć podczas przerwy. Ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.